Witajcie w kolejnym odcinku Jazd Próbnych. Dziś przetestujemy kolejnego Citroena, tym razem będzie to nowa C4. I ostatni raz, gdy testowaliśmy taki samochód typowo kompaktowy, to był to Hyundai i30. I trzeba na wstępie powiedzieć, że ten samochód jest od niego nieco dłuższy, szerszy i ogólnie większy. Czyli może to wpłynąć naprawdę dobrze na komfort podróżowania. I Hyundai 30 myślę, że jest jednym z wielu, nie jest głównym, jest jednym z wielu konkurentów tego samochodu. Właśnie co do komfortu i wymiarów, to nowy C4 jest również większy, dłuższy i szerszy od poprzedniej generacji C4, która już była bardzo wygodna. Więc zaraz sprawdzimy, czy ten samochód komfortem dorównuje tej właśnie poprzedniej generacji, ale może najpierw opowiem coś o jego wyglądzie. Patrząc na sam przód, już można od razu zauważyć, że linie są o wiele bardziej wyraziste i sportowe niż w Citroenie DS3, który wcześniej testowaliśmy. Myślę, że właśnie tak powinny wyglądać tam lampy, które tutaj wyglądają o wiele lepiej, o wiele bardziej zadziornie. Również uwagę zwraca ten właśnie grill chromowany, który dodaje tutaj elegancji, ma wcielony również znaczek Citroena. I generalnie przód wraz z tymi przetłoczeniami na masce wygląda bardzo fajnie i bardzo ciekawie. Idąc dalej od przodu, idziemy przez bardzo ciekawą linię tutaj, która właśnie jest, zaczyna się od przedniego reflektora, idzie tutaj przez drzwi aż do tyłu. Znowu napotykamy niespodziewanie na lusterka, które są znowu tak jakby przyczepione do płata drzwi, co jest raczej normalne już w Citroenach. Widzimy dużą ilość przeszkleń, właśnie Citroen zwraca na to uwagę na swojej stronie, że jest tutaj bardzo duża ilość przeszkleń. Ładna listwa chromowana, które ja zresztą bardzo lubię w tych samochodach, ponieważ no, nadają elegancji autu. No dobra, no to teraz przejdźmy do tyłu. A z tyłu, co my tutaj mamy? Mamy delikatny, gustowny spoiler. Generalnie tył nadchodzi bardzo szybko i wygląda tak bardzo ścięto. Lampy są ciekawe, zachodzące tutaj na boki. Mamy przyciemnioną tylnią szybę, małą wycieraczkę. Delikatny, subtelny znaczek Citroena oraz jakby tak schowany przycisk do otwierania klapy bagażnika. Tył jest bardzo subtelny, bardzo elegancki, aż chce się przejechać tym samochodem. Wsiądźmy do środka. No słuchajcie, wnętrzu tego auta również nie można zbyt wiele zarzucić. Generalnie jest tutaj parę kontrowersyjnych elementów. Ja zwrócę uwagę tylko na jeden, reszta to jest wasza subiektywna opinia. Ten ekran LCD został tak zamontowany, jakby no komuś już brakło pomysłu właściwie na dalszą ingerencję tutaj w panel, ale generalnie wszystko jest bardzo ładnie zrobione. Bardzo mi się podoba ta faktura, raczej ten design tego panelu sterowania. Wszystko wydaje się być zrobione według ścisłych zasad ergonomii, więc wszystko po prostu jest pod ręką. Również ta kierownica, która wydaje się, że jest odrobinę przeładowana tymi przyciskami, wcale taka nie jest. Gdy przekręcamy kluczyk, podświetlają nam się zegary, które wyglądają bardzo ładnie. Tutaj na centralny zegar to jest prędkościomierz. Właśnie teraz mi się sympatycznie wyłączył, będę musiał włączyć silnik. To jest prędkościomierz, tutaj nam się wyświetla prędkość nasza również w trybie elektronicznym. Po lewo jest obrotomierz, na którym wyświetla się również sugerowany bieg oraz po prawo jest zasięg i stan paliwa obecny. Na ekranie tutaj z systemu multimedialnego możemy wiele rzeczy wykombinować. Możemy włączyć nawigację, możemy ustawić radio, możemy podłączyć się przez Bluetooth z telefonem, z którego możemy słuchać muzyki. Wnętrze zatem sprawia dobre wrażenie. O schowkach nie będę mówić zbyt wiele, bo myślę, żebym się tutaj pogubił. Jest ich tak dużo, ale może powiem o tych najciekawszych. No wiadomo, w kieszeniach bocznych jest schowek. Tutaj jest dosyć duży klimatyzowany schowek, jak to zwykle ostatnio w francuskich samochodach bywa. Mamy tutaj również małe schowki, jest jeden cup holder, tutaj taki na drobniaki, które chcemy zbierać i donosić później do sklepu na wymianę. I jeszcze jest tutaj schowek pod łokciem, właściwie takie korytarz, bo jest to głęboki schowek. Mamy tutaj interesujące gniazdo 230 V, co jest fajnym rozwiązaniem, jeśli ktoś na przykład nie ma ładowarek samochodowych. No i co? No i
byłoby na tyle. No to bagażnik, ale najpierw go muszę otworzyć tutaj. O, udało się. 380 litrów powierzchni bagażowej pozwala na zapakowanie. No nie, nie mam czym tutaj zapakować, nie mam miary. Dlatego zapraszam mojego kolegę Marcina. Chodź. O, najpierw otworzymy tylko w bardzo prosty i szybki sposób. Ile nam to zajmie? 3 sekundy? 3 sekundy. 3, 4. I naprawdę jest tyle miejsca, że można spokojnie. Bardzo szybko tak usiąść. Wejść. Się ja nie chcę, żeby było tak, wiesz, trochę. Wiesz. I odpoczywa. Płaskiej podłogi to tu nie ma. Ale jest podgłówek. O, nie wiem, całkiem wygodnie. Wygodnie, nie? Bardzo. Dobra, no to co? Ty no do bagażniku. O tym, co jest pod maską, nie mówiliśmy. Chyba, że tak tylko lekko wspomnieliśmy. Mamy tutaj silnik 1.6 VTI, który ma moc 120 koni i szczerze mówiąc, tych 120 koni nie czuć za bardzo, nie ma takie przyspieszenia, ale nie tego wymagam od tego samochodu. I maksymalna prędkość tego samochodu to 193 km na godzinę. Nie można, obrotomierzu mamy te 230, a do setki przyspiesza w 10,8 sekundy, no czyli coś koło 11. Spalanie w cyklu miejskim to około 9 litrów na 100 km. Standardowo, tak jak samochód, takie i spalanie. Żadnych tutaj nie ma, jeśli chodzi. Złota myśl. Chcemy dodać gazu, ten samochód przyspiesza i prowadzi się bardzo dobrze. No jeśli chodzi o układ kierowniczy, no to tak, promienia skrętu jeszcze nie testowaliśmy i ten układ jest nieco cięższy i ciężej się tą kierownicą obraca niż w Hyundai 30. To więc zobaczymy, czy tutaj będzie 1-0 dla Hyundai, czy może promień skrętu zadecyduje o tym, że będzie remis między tymi samochodami, jeśli chodzi o promień skrętu. Ja myślę, ale to specyfika tego układu, przepraszam, że ci przerwałem, nie, przecież ale specyfika tego układu jest mniej więcej taka jak w Audi A1. Tak, chociaż mi się wydaje, że tam troszkę ciężej. Spodziewałem się, że będzie to bardziej miękki samochód. No tak, no bo Citroen na pewno, tak. I nawet tak są reklamowane. A samochód, nie powiem też, że jest twardy, ale ogólnie, kurczę, teraz dopiero zauważyłem, że ten samochód wszystko ma tak po środku. Układ kierowniczy ani nie jest, ani nie prowadzi się na przykład go, nie obraca się kierownicą lekko, ani ciężko. Spalanie też nie jest ani wysokie, ani niskie. Przyspieszenie też nie jest. Jest, ale nie jakieś mocne. Tak, no wszystko jest po środku. Prawda leży po środku. Chociaż nie powiedziałem, że jest to przeciętny samochód. To na pewno nie. Bo może i ten samochód nie zwraca jakiejś wielkiej uwagi. Ale ja się czuję w tym samochodzie bardzo dobrze. Ale jeśli chodzi o też miejsce z tyłu, pomimo tego, że ty jakoś jesteś, nie jesteś ustawiony tak, żeby było ci wygodnie. Jestem bardzo. No to nie jest tak źle. Jest wystarczająco miejsca. Właściwie wszystko znajduje się tak tuż pod rękoma, żeby po prostu wygodnie położyć rękę tutaj na podłokietniku. Czasem ten podłokietnik jest za nisko na przykład, albo jest pod złym kątem. A siedzenia są wygodne i myślę, że pozwolą na dłuższą trasę. Tak, tak, wspomniałeś o komforcie podróżowania, no ale właśnie. Mamy tutaj dostępne z przodu, czyli dla kierowcy, dla pasażera obok kierowcy, masaż foteli. Masaż odcinka liczbowego. I słuchajcie, to jest dosyć niesamowite, no bo to prawda. Do niedawna taki masaż był dostępny tylko w takich najdroższych limuzynach. Można sobie zakupić tutaj tak zwany system mikrohybrydowy. Co to oznacza? Oznacza to, że to jest rozszerzony system start and stop, który poznaliście już w Audi A1. Z tym, że w tym wypadku samochód odzyskuje również energię z hamowania. W naszym modelu nie ma tego systemu mikrohybrydowego, ale mamy tutaj taki podpowiadacz, który Marcin ma tam na lewym wyświetlaczu po lewej stronie, tak? Od prędkościomierza. Jest taki podpowiadacz odnośnie biegu, który teraz powinien Marcin wrzucić, żeby samochód był dostatecznie ekologiczny. I ekonomiczny, tak. Jest ogólnie dużo takich, nazwałbym to duperelami, bo nie są to rzeczy, które wpływają na
Znaczy wpływają w sumie na komfort, bo zależy kto co lubi. Ale tak, zwykły dźwięk kierunkowskazu, takie drobiazgi, których w innych samochodach nie widziałem raczej. Standardowy dźwięk kierunkowskazu, prawda? Czy to na awaryjnych? Jest tak samo. Możemy tutaj zmienić ten dźwięk i mam do wyboru aż cztery. Ten pierwszy jest klasyczny. Drugi nazywa się Crystal Symphony. Są to naprawdę polifoniczne kierunkowskazy. Właśnie. I tego, z tym się jeszcze nie spotkałem. Kolejny tak na szybko to jest taki kokos. Taki kokos, tak. Dokładnie. I ostatni beat chyba jest. Taki najbardziej nam się podoba, taki beat, dokładnie. Można zamiast radia słuchać takiego oto bitu. I do tego można rapować. Tak. To było na tyle. I jeszcze z takich drobiazgów można tutaj zmienić kolor wyświetlaczy, kolor zegarów ogólnie. Dokładnie, możecie to zauważyć. Citroeny jak to Citroeny i ich twórcy zawsze lubili pakować do środka mnóstwo nowej, świeżej technologii. A jeśli nawet nie była jakaś nowatorska, to i tak, jeśli poprawia nasze bezpieczeństwo albo wygodę, była dodawana do tego samochodu. I podobnie jest w tym przypadku. Mamy tutaj na przykład system kontroli martwego pola i dzięki czterem czujnikom zamontowanym na zderzakach mamy świadomość, gdy coś właśnie znajduje się w tym tak zwanym martwym polu. Nie ma co ukrywać, ale system audio jest bardzo ważną rzeczą w samochodzie. Gdy jedziemy gdzieś dalej, szczególnie takim samochodem, gdzie jest nam komfortowo, naprawdę wygodnie, no warto posłuchać jakiejś dobrej muzyki. I jest tutaj naprawdę rozbudowany system audio. I jakość dźwięku też jest bardzo dobra, podgłośnie. Nie zawsze w tym miejscu, na tym samym bębnie, we mnie i w noc prąd złość wydobywa. To prawdziwy hip-hop, sens mila, to krom jest to twoje, ja się ponad. Tak więc naprawdę jest tu dobra jakość dźwięku, nie ma żadnych szumów, trzeszczeń, mimo że to idzie przez Bluetooth, tak więc mogłyby być jakieś zakłócenia teoretycznie. Ale to nie winyl, żeby były trzeszczeń. Ale to nie winyl i ten samochód ma zamontowanych 6 poduszek powietrznych, oczywiście kierowca, pasażer, boczne oraz kurtyny. No i wiadomo, no, to nie jest żadne zdziwienie, bo zawsze Francuzi przywiązywali do tego dużą wagę, czy to Renault, czy to Citroën, tak więc... Zawsze górowały, tak. Zarówno w testach Euro NCAP, jak i tych właśnie w rankingach, jeśli chodzi o ilość poduszek. I praktycznych też, tak, takich. Tak. No i sprawdzimy teraz tego to Citroena C4, ruszamy. Kierownica na maksa w lewo. I jedno, drugie i na trzecim lądujemy. Ale to jest jedna taka czwarta bym powiedział. Dwie piąte nawet. Może. No to nie jest ani pół, ani zero, to jest tak coś pomiędzy. No niech będzie to 2/1/3 miejsca parkingowego. I na razie plasuje się na drugim miejscu. Na drugim miejscu, dokładnie. Ale nie jest źle. Dokładnie. 2/1/3 miejsca parkingowego pomiędzy miejscem A miejscem B. Naprawdę no ładnie, dobra. Jak na taki samochód. Ładnie. No dobrze, no to podsumujmy. Podsumujmy ten oto samochód, co on tam... No właściwie ten samochód miał wszystko, bo był w wersji ekskluzyw. Masaże, więc... sauna, spa, tak, wszystko. Tak, to było wspaniałe. Wakacje normalnie mieliśmy przez ten weekend. Naprawdę. Silnik 1.6 pozwala na w miarę dynamiczną jazdę. Daje radę. Nie zamula, jest taki, ten przyspieszy, ten przyspiesza rzeczywiście, naprawdę fajne autko. W środku wygląda bardzo fajnie. I tak jak jest... się nim jedzie, to jest się takim dumnym z siebie, że się nie wiem, prowadzi. To... Mi się bardzo podoba. No dobrze, no to dobrze. Bardzo. Mi się też podobał, aczkolwiek nie czułem się jakiś dumny z siebie. No, mi się bardzo podoba. Najlepszy samochód, jakim do tej pory jeździliśmy moim zdaniem. Spalanie także było całkiem dobre. Tak się wyżyć. Tak. Aczkolwiek no, ja nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobał ten samochód. Po prostu jak dla mnie no, jest rodzinnym autem. Od rodzinnych aut nie można zbyt wiele wymagać. Design jest bardzo fajny. Te właśnie te charakterystyczne linie, przytłoczenia. Tak. Więc tak, i to wszystko sprawia, że no, znowu jest mi się trudno rozstać z tym samochodem. Mi też, mi również. Chyba będę musiał coś zrobić, żeby nie wiem. Wygram w Totkę i sobie kupię taki samochód.
No tyle. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Samochód testowali dla Was Marcin Gleźlak i Łukasz Zaczyński. I do następnego odcinka. Do zobaczenia. Którym będzie, kiedy, co będzie w następnym odcinku? Już chciałeś uciekać, Audi wiem. Audi Q3. Ale tego nie możemy Wam zdradzić. Nie możemy Wam zdradzić, ale będzie Audi Q3. Nie możemy Wam zdradzić, ale to jest samo na A, będzie niemiecki, będzie o literkę Q i trzecią cyfrę w kolejności. Nie, bez zera. To było. No tak, już wszystko zdradziliśmy, ale no dobra, okej. Okay. Dobrze, no to do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, na razie. A z nim się nie żegnam.